26 Światowe Dni Młodzieży w Madrycie. Przed centrum prasowym spotykamy grupę wolontariuszy. Może na początek bardzo proszę się przedstawić. Mikel Bordas, dzień dobry. Krystyna Wad, dzień dobry. Asia Bordas, dzień dobry. Tak, żebyśmy jeszcze naszym widzom i słuchaczom dopowiedzieli troszeczkę. Miguel i Asia, rodzeństwo polsko-hiszpańskie. Tak, tak, tak. Mama jest z Warszawy, tata z Barcelony. A Krystyna? Krystyna z Kartageny. Yo vengo de Cartagena. A, ja też przybywam z Polski i z Barcelony. Tak samo jak mój brat. Moi drodzy, trwają Światowe Dni Młodzieży, 26, Madryt. Na początek powiedzcie, który raz jesteście na Światowych Dniach Młodzieży w ogóle i co tutaj się takiego dzieje w ogóle w Madrycie. Opowiedzmy to tak, jakby słuchali nas ci, co w ogóle nie wiedzą o tym, co to są Światowe Dni Młodzieży. Myślę, że trudno powiedzieć, co to są Światowe Dni Młodzieży, jeśli się nie jest tu na miejscu, nie można wyczuć tej atmosfery. To są moje trzecie Światowe Dni Młodzieży. Każde są inne, każde mają coś wspólnego. Myślę, że to jest, są dwie aspekty. Pierwszy ludzki, to jest spotkanie młodzieży, wielka fiesta, wielka zabawa, ale przede wszystkim to jest spotkanie wiary młodzieży, która wierzy w Chrystusa, którą chce być mimo wszystko i różnych trudności, chce iść za Chrystusem, być świętymi. I to wszystko napaja nas radością i to jest niesamowite. Trzeba tutaj być, żeby to poznać, ten klimat. Krystyna, ¿quién son Jornada Mundial de Jóvenes para ti? Pues realmente, bueno, estas son mis primeras jornadas, aunque sí que he estado en algún encuentro con el Papa. Y bueno, creo que realmente es un testimonio de la Iglesia, de Cristo, porque tantísima gente, tantísimos jóvenes, tantísimas personas, siendo uno, ¿no? Pues realmente es como un mismo corazón que late desde el cielo y de la tierra que está unido. Y bueno, parece que está el cielo abierto realmente estos días. Asia, proszę cię, żebyś przetłumaczyła nam trochę Krystynę. Ja nie mam doświadczenia w tłumaczeniu, może mój brat przetłumaczy, Mikel. Może mój brat przetłumaczy lepiej. Tak. Znaczy jest to, Krystyna była, nie była na żadnych Światowych Dni Młodzieży, to są jej pierwsze światowe, była na jakichś spotkaniach z papieżem, no ale jest to świadectwo, jest to czucie sercem Kościoła całej młodzieży. Wczoraj była Droga Krzyżowa i na tej Drodze Krzyżowej były specyficzne elementy pokazujące też tą duchowość Hiszpanów, która ma charakter pasyjny. My w Polsce, powiedzmy, no, przeżywamy to troszeczkę inaczej, a tutaj te figury, te rzeźby sprowadzone, one nam mówiły właśnie o tym, jak mękę Pana Jezusa przeżywają Hiszpanie. Miguel, czy Ty jesteś zarażony też tą duchowością hiszpańską, jak chodzi o przeżywanie męki, pasji Chrystusa? To znaczy, jest to niesamowite. Semana Santa, Wielki Tydzień w Hiszpanii, to jest, znaczy, to jest ulica, to jest ulica. Z kościoła wychodzą te pasos, te figurki reprezentujące różne tajemnice męki pańskiej i po prostu całe miasta, przede wszystkim na południu Hiszpanii. I jest to ich forma bycia z kościołem. Wiele osób może nie pójdzie do kościoła, ale będą tam, uczestnicząc albo pasywnie oglądając, albo czynnie prowadząc właśnie, nosząc te figurki, te figury, pasos tak zwane. Ale myślę, że to pytanie najlepiej, znaczy mi to bardzo, znaczy w Polsce są bardzo wewnętrznie przeżywane, w Hiszpanii może bardziej zewnętrznie, ale też te zewnętrzne, te uczucia później wprowadzają również sferę duchową, to jest istota tego. Przecież wczoraj oglądając te figurki można było zobaczyć ten patos, jak można było wyczuć mękę pańską przez te figurki. Myślę, że znaczy ja jako półPolak, półHiszpan nie do końca mogę to wytłumaczyć, ale Krystyna, która jest właśnie z południa, z Murcji, skąd pochodziła jedna z tych figurek, budowana przez Salcillo z XVIII wieku, ona co roku, tam przez cały Wielki Tydzień, do późnych godzinach nocnych, też to bym uczestniczy. Myślę, że ona najlepiej opowie, o co chodzi. Por favor, Krystyna, habla nosotros un po de espiritualidad, del pasión de Jesucristo. Bueno, realmente al final, aunque ayer es verdad que se concentraba gente de tantos sitios y con esos lenguajes diferentes, pero la cruz, yo creo que en la cruz está todo. Uważam, że wczoraj było tyle ludzi zewsząd i tyle języków się mówiło, ale w krzyżu jest wszystko. Jest esencja i wszyscy kochają krzyż.
Para nosotros, aquí, creo que en España entera y me imagino que para la gente también de todo el mundo, evangelizar a través del arte, como ayer estuvimos viendo, pues es algo que puede tocar el corazón de las personas. Yo he visto gente llorando con esas imágenes, he visto gente sonriendo con esas imágenes y al final es que lo que está haciendo ese artista es darnos a Jesús también a nosotros. Też uważam, że te figury artystyczne dotykają serca ludzi, bo widziałam ludzi, którzy płaczą, widziałam ludzi, którzy się uśmiechają, są szczęśliwi. I to jest taka ewangelizacja poprzez kulturę, nie? Poprzez art, sztukę. El primer paso, que como decía Miquel, pues era de un escultor de allí de Murcia, de Salcillo, de esa última cena, fue realmente emocionante, no solamente por lo que esto supone para nosotros. La cruz que llevaban los jóvenes, llevaban la cruz dos jóvenes de Lorca, que no sé si sabrán que ha habido un terremoto pues en mayo. Entonces, pues realmente estaban en esa cruz, se estaba uniendo el mundo entero, ¿no? Ese sufrimiento de Murcia, que realmente la gente sigue pasando estos días. Ese sufrimiento que pasó a Cristo también. Ten wczorajszy pierwszy paso, ta figurka z 12 disciples, como jest? Apostołami, właśnie jest z Murcji, stamtąd gdzie pochodzę, z Lorki. Oni wielką miłość mają do tej figury, do tego artysty, ale oprócz tego do tego krzyża, który nieśli też młodzież z Lorki, gdzie był... trzęsienie ziemi w maju i jeszcze ludzie jeszcze cierpią z tego powodu i te cierpienie łączą z Chrystusem w tym krzyżu. Pytanie takie, rys charakterystyczny tych Światowych Dni Młodzieży w Madrycie. To jest oddzielne spotkanie dla sióstr zakonnych i dzisiaj to spotkanie msza święta w katedrze Almudena dla seminarzystów, tych, którzy przygotowują się do kapłaństwa. Dzisiaj mówi się w świecie o tym, że jest kryzys duchowości, kryzys powołań kapłańskich, że jest coraz mniej. Tymczasem Ojciec Święty przez te spotkania pokazał nam, owszem, liczby mówią to, co mówią, prawda? Statystyki mówią to, co mówią, ale Ojciec Święty pokazał nam wielką żywotność Kościoła. Powiedzcie, jak wy odbieracie też osoby duchowne, osoby zakonne? Jaki jest wasz tutaj Hiszpanów, Polaków, Hiszpanów stosunek do... właśnie gdy widzi się zakonnice, czy wiecie coś o ich pracy, o ich życiu? Znaczy, my akurat jesteśmy osobami świeckimi, którzy bardzo związani z Kościołem i znamy wiele osób skonsekrowanych. Ja powiem w imieniu Krystyny, która tego prawdopodobnie nie powie, ale ona ma ich czworo i ma siostrę karmelitankę Bosą i dwóch braci zakonnych w Brazylii w tej chwili w seminarium. Jak my odczuwamy? No my jesteśmy bardzo zżyci.